Od 1 stycznia 2024 roku zmieniają się przepisy ustawy Prawo o ruchu drogowym. Zostaje zniesiony przepis nakładający na właścicieli pojazdów konieczność zgłoszenia nabycia. To nabycie zostaje zastąpione obowiązkiem rejestracji pojazdu w terminie 30 dni. Jeżeli właściciel pojazdu nie dokona tej rejestracji w tym wyznaczonym terminie 30 dni, może zostać na niego nałożona kara administracyjna w wysokości 500 zł. Jeżeli natomiast uchybi temu terminowi do 180 dni, kara ulega podwyższeniu aż do 1000 zł. To ten wymiar kar dotyczy osób fizycznych, czyli osób prywatnych, nas, zwykłych mieszkańców miasta Opola, którzy są właścicielami nabytych pojazdów. Wszystkie umowy, które są zawarte do dnia 31 grudnia, podlegają starej regulacji prawnej. Przedsiębiorca będzie miał nieco wydłużony termin do złożenia wniosku o rejestrację pojazdu, bo ten termin będzie wynosił 90 dni. Jeżeli jednak nie dotrzyma tego terminu, to kara wynosi 1000 zł. Po upływie 180 dni kara wzrasta do 2000 zł. Chciałabym jeszcze dodać, że obowiązek rejestracji pojazdu będzie dotyczył wszystkich pojazdów, zarówno tych zakupionych na terytorium Polski, jak i tych sprowadzonych z zagranicy. Do tej pory było tak, że pojazd ze Stanów Zjednoczonych czy z Kanady nie musiał być w tym wyznaczonym terminie zarejestrowany. Od 1 stycznia wszystkie pojazdy, zarówno sprowadzone z państw członkowskich Unii Europejskiej, jak i spoza Unii, będą podlegały obowiązkowi rejestracji. Referat komunikacji mieści się w Centrum Usług Publicznych na ulicy Pileckiego 1. Obsługujemy, rejestrujemy pojazdy na sali obsługi. Mamy tam biletomat, należy sobie wybrać bilecik do rejestracji. Trzeba mieć ze sobą dowód własności pojazdu, dowód rejestracyjny i w zależności od tego, czy pojazd był zarejestrowany w Polsce czy za granicą, to też pozostałe dokumenty w postaci na przykład dokumentu potwierdzającego zapłatę akcyzy. No jeżeli pojazd był zarejestrowany w kraju, no to oczywiście tablice rejestracyjne. Chciałabym zachęcić do rejestracji pojazdów, gdyż cena za rejestrację pojazdów wynosi maksymalnie 160 zł w przypadku wymiany tablic. Natomiast jeżeli tablice pozostają, to jest tylko 66 zł 50 groszy, a kara, jak tutaj moja poprzedniczka wspomniała, wynosi 500 zł.